Siemanko, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj mamy Q&A. Odpowiemy sobie na najczęściej zadawane pytania. I przygotowałem sobie tutaj listę tych pytanek. Od razu przejdziemy do rzeczy. Dobra, pytanko numer 1 od Damiana. Czy dieta tłuszczowa jest skuteczna przy redukcji tłuszczu? Dieta tłuszczowa. Każda dieta, która wprowadza organizm w deficyt kaloryczny, będzie powodowała spadek tkanki tłuszczowej, spadek ilości tkanki tłuszczowej. Czy dieta tłuszczowa jest najoptymalniejszym rozwiązaniem? Tutaj śmiem wątpić. Na pewno dla części ludzi jest wygodna z racji tego, że można zjeść sobie 3 posiłki dziennie. Nie czujemy takiego głodu jak przy diecie z przewagą węglowodanów. No ale jednak, czy wyobrażacie sobie na dłuższą metę jeść tylko i wyłącznie tłuszcze? Ja sobie nie wyobrażam. Moim zdaniem diety, które są bardzo skrajne, czyli które wykluczają jakiś makroskładnik, na dłuższą metę się nie będą sprawdzały. I też dużo osób myli tutaj pojęcia, bo myśli, że jak dieta jest tłuszczowa, no to wystarczy, że będą jedli tłuszcze. Bez znaczenia, z czego te tłuszcze będą. A tutaj jednak ta ilość kalorii musi być wyliczona. Podaż tłuszczy z odpowiednich źródeł też jest bardzo istotna. Więc ta dieta jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Moim zdaniem to nie jest najoptymalniejsze rozwiązanie, ale czy będzie powodowała spadek tkanki tłuszczowej podczas redukcji? Tak. Ok, mamy jedyneczkę. I tutaj teraz pytanko od Ani. Czy wliczać wszystko w makro? Ja powiem szczerze, tak, bo sam przerabiałem tą sprawę i tutaj się kilka razy rozjechałem w poprzednich latach. Jeżeli już wliczacie w makro wszystko, korzystacie z aplikacji typu na przykład Fitatu, to trzymajcie się tego. Wliczajcie, nie wiem, białko z ryżu, tłuszcz z płatków owsianych. Trzymajcie się tego przez cały proces redukcji, bo czy tam budowy masy mięśniowej. Najgorsze, co można zrobić w tym momencie, to jest w trakcie tego procesu zmienić cały szkielet, czyli zmienić to, czym się kierujemy. Czyli na przykład liczyliśmy wszystko, wszystkie wartości, każdy makroskładnik, tak jak na przykład na Fitatu wyskakiwało, a później przeszliśmy na liczenie tylko pełnowartościowych źródeł, czyli na przykład ryż to jest, tak jak ja teraz liczę, 80 gram węgli, może ma tam 77, 76, no to zaokrąglam sobie to do 80. Kurczak, 250 gram kurczaka dla mnie ma 50 gram białka. Czy to będzie 52, czy 50, czy 49? Nie, dla mnie ma 50. Tak mi jest wygodnie liczyć. Nie wliczam też, nie wiem, tłuszczu z filetu z kurczaka. Czy tam jest gdzieś gram, czy 2 gramy, różnie te aplikacje podają i wartości, ale nie wliczam tego tłuszczu. Dobrze się przy tym czuję, więc dla osób, które podążają tą drogą od początku, mogą tak robić, ale zdecydowanie łatwiej na początku jest wliczać to ze wszystkiego i trzymać się tego stale przez cały proces, czy to budowy masy, czy redukcji. Dobra, i tutaj mamy teraz pytanko od Karola. Cheat meal, twoje zdanie. Uwielbiam pytania o żarcie. Moje zdanie, no. Jeżeli chodzi o poprawę redukcji, tempa redukcji, popchnięcie metabolizmu, bo często się z takimi frazesami spotkałem, no to to jest oksymoron. To są bzdury. Cheat meal tutaj nic nie zrobi. Poza wypełnieniem organizmu da nam troszkę kopa, da nam wartości energetyczne. Na pewno ma pozytywny wpływ na naszą psychikę. Zdecydowanie. Ale ma też masę problemów, jest związanych z tym cheatem. Ciężko się zatrzymać. Zazwyczaj jak ten cheat wchodzi, no to jest on niekontrolowany. Pamiętajcie, że cheat meal jest to posiłek oszukany, ale którego wartość kaloryczna, tam są różne źródła podają, między 20 a 30% przekracza kaloryczność normalną posiłku. Więc jak powiedzmy mamy posiłek, który ma, nie wiem, 600 kalorii, no to zjedzmy sobie 800 kalorii, dalej będzie ok. Ale jak mamy 600, a zjadamy 6000, to grubo, ale jak zjadamy powiedzmy 1500, 2000, to zjeść 2000 kalorii, to jest mało.
No ale no to już się wymyka to spod kontroli. No i też taka ode mnie taki tips, jak już robicie tego cheata, to zróbcie go jako ostatni posiłek dnia. Bo jak zrobicie go wcześniej, to się i tak później odpalicie i to się może wymknąć naprawdę spod kontroli i cofnie nas to po prostu w tym procesie redukcji zazwyczaj. No bo na masie, czy w okresie budowy, kiedy tych kalorii jest dużo, no to zazwyczaj nie mamy już takich smaków. Co tu jeszcze? Mamy o... Trochę tych pytań jest, niektóre są głupie, nie powiem. Od Marty. Oporne miejsca do palenia tłuszczu. Jak się ich pozbyć? No właśnie, tu jest trochę problemu z tym, bo niestety matka natura tak nas stworzyła, że nie wszyscy z nas palą tkankę tłuszczową w równym tempie, to jest po pierwsze. A po drugie, są miejsca oporne, z których ten tłuszcz schodzi zdecydowanie gorzej. Więc na przykład u faceta, powiedzmy, no, mogę dać swój przykład. Łatwo mi się odtłuszcza brzuch, klatka, przód nóg, separacja, ale dupa, dwójka, czyli cały tył, dół pleców jest pod wodą, pod tłuszczem, żeby nie było, że to sama woda. I mimo, że reszta już jest gotowa, to te miejsca wymagają zdecydowanie dłużej po pracy, po prostu wymagają znacznie dłuższej pracy, żeby się ich pozbyć. Jak temu zaradzić? Zdecydowanie pilnować poziomu zatłuszczenia w okresie zwiększonej kaloryczności. Jeżeli interesuje nas, przepraszam, dalsze powiększenie masy mięśniowej, to pilnować tego poziomu zatłuszczenia. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj miejsca, które są najbardziej oporne, to również w pierwszej kolejności w te miejsca będzie wchodził ten dodatkowy tłuszczyk. I pomyślcie sytuację, taki przykład, że powiedzmy jesteśmy gotowi, na niektórych grupach mięśniowych ciało wygląda super, ale jeszcze tam powiedzmy boczki jakieś zostają, coś, tyłek nie wygląda ok, no i będziemy musieli się, chcąc to dopalić i doprowadzić te punkty do wyglądu takiego, który nas interesuje, przykatować. I zazwyczaj oznacza to dłuższe godziny cardio, niższą kaloryczność w diecie, czasami głodówę, przysłowiowy list sałaty. Dużo lepszym wyjściem jest kontrola tego poziomu tkanki tłuszczowej podczas okresu budowy, wiedząc, że mamy taki problem i później nie musimy wyprówać sobie flaków, nikt nieładnie powiem, podczas redukcji. Także też część z nas otłuszcza się równo. Są tacy ludzie, którzy otłuszczają się równo, czyli ten tłuszcz wchodzi wszędzie i on się też spala równo ze wszystkich miejsc. Tutaj zdecydowanie kobiety mają, dlatego to pytanie było od Marty, dlatego kobiety mają tutaj większy problem. No tutaj odgrywa też kwestia genetyczna rolę, czyli właśnie uwarunkowania, które dali nam nasi przodkowie. I także kwestia hormonalna. Tutaj hormony, na przykład podwyższony poziom estradiolu, no to jest hormon, który jest obecny zarówno w ciele kobiety i mężczyzny. On będzie promował gromadzenie się większej ilości na przykład wody, większej ilości w dalszej perspektywie, nie bezpośrednio tkanki tłuszczowej. Więc na pewno kobieta ma nieco wyższy ten set point tkanki tłuszczowej od mężczyzny. Dobra, myślę, że wystarczy. Tak, żeby te materiały nie trwały bardzo długo, żebyście mogli je skonsumować. Myślę, że zrobimy sobie taką serię, gdzie te materiały będą na bieżąco wrzucane. Ja Wam dziękuję już za uwagę i widzimy się przy kolejnym filmie. Cześć!